Witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić mój rozdrabniacz frezowy marki Leader Plus. I w dzisiejszym, jak pamiętacie, mam ten rozdrabniacz już tutaj rok, bo w 2021 go kupiłem za kwotę 500 zł. Sprawuje się jak na razie do tej pory bardzo dobrze. Przeciąłem nim już no naprawdę bardzo dużo. Minęły kolejne 7 godzin gdzieś tak pracy około. No i teraz pokażę w tym filmie, jak zrobić serwis właśnie takiego rozdrabniacza, co trzeba naostrzyć, czy coś w ogóle trzeba, czy nasmarować. Co ja właśnie robię, żeby dłużej nam posłużył i żeby lepiej ciął te zrębki. Bo jak widzicie, czasami nie docina, to zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Także zapraszam do oglądania. No i chyba pierwszą i jedyną rzeczą, którą trzeba serwisować w tym rozdrabniaczu Leader frezowym, to jest ta tam pod tą osłoną, co jest, bo tam się znajduje frez, który nam ucina właśnie, zrobi zrębkę tak naprawdę z tui czy tam różnych gałęzi. Odkręcam teraz te śrubki i patrzymy, jak tam w środku to wygląda. Ostatnio sobie takie imbusiki kupiłem, chyba 20 zł kosztowały. Mam nadzieję, że długo posłużą. Tu jest imbus piątka. I odkręcamy. Najlepiej po skosie, tak samo jak i z dokręcaniem. Ja już tu raz rozkręcałem tą obudowę, bo już raz robiłem serwis tego rozdrabniacza, bo on już w sumie ma, nie wiem, chyba z 20 godzin przepracowane, jak nie więcej. No może 20 godzin w sumie. Także już raz robiłem taki serwis, pół roku temu. Teraz akurat, wiecie, się wycinało, podcinało drzewka, skracało różne gałęzie, no to był potrzebny. Teraz właśnie go nie będę tak w najbliższym czasie używać, dlatego postanowiłem, że ten serwis mu zrobimy, a przy okazji podzielę się z Wami właśnie. No i dobra, odkręciłem tutaj te śruby i teraz zdejmujemy tą osłonę. Tak to wygląda. No a właśnie też wykonujemy taki serwis po to, jakby ktoś się zastanawiał, żeby oczyścić tutaj z tych wszystkich starych jakichś takich, o, widzicie, gałęzi, liści, co tam się pozapychało. Dobra, wyjmiemy sobie ten frez. O, czekajcie, bo to razem z tym wałkiem idzie, dobra. Tak wygląda sam frez. No nie jest tu poniszczony ani nic. Jeszcze zobaczymy, czy jest ostry. Ja go ostatnio ostrzyłem, więc... Ło, ostry jest. Więc nie ma sensu. Myślałem, że go trzeba będzie ostrzyć. Jeżeli u Was na przykład będzie taki, że przejedziecie tutaj palcem i będziecie czuli, że to jest takie tępe, to lepiej podostrzyć. Ja to ostrzyłem szlifierką kątową, tak delikatnie, już ostatnio, bo było to takie tępe, a lepiej, żeby tu musi być ostre, żeby lepiej nam ucinało tą zrębkę. Także nie będę tu nic ostrzył, natomiast oczyścimy sobie tutaj cały ten brud. Tak tutaj to w środku wygląda. Tu jest ten wałek wraz z klinem, możemy go sobie wyjąć i zobaczcie, tam są takie zębatki. O, tam są takie zębatki, które nam napędzają właśnie ten cały frez tutaj. No i dobra, to musicie, generalnie musimy to wyczyścić tutaj dokładnie. Tu nawet macie narysowane, jak założyć ten frez prawidłowo, którą stroną. Ja to sobie wyczyszczę i zaraz do Was wracam. No i dobra, jeżeli to sobie tu wyczyścicie i macie na ostrzony frez, czy tam sami go naostrzycie, czy jeszcze powiecie, że jest dobry, trzeba tutaj, najlepiej jest wyjąć sobie ten wałek
I tam w te zębatki, w które pokazywałem, trzeba dać troszkę smaru. Co ja to teraz zrobię? O, tam dałem smaru. Ja daję taki smar do kosiarek i wykaszarek. To jest typowo taki ogrodowy. Nada się tu jak złoto. No i teraz dajemy ten wał na te zębatki tam. O. Możemy jeszcze tu posmarować trochę, gdzie ten frez się obraca. Teraz zakładamy ten klin i z powrotem dajemy wałek. Wałek musi być tak, nie może być tak, no bo on się kręci w tą stronę i nie będzie nam ucinał. Musi być po prostu o tak. I teraz zakładamy na tego klina. No, możemy sprawdzić. No i mamy tutaj elegancko już wszystko zrobione. Teraz jeszcze ta pokrywa. Tutaj też to trzeba wyczyścić. I tutaj nakładamy również smaru. Jak i tutaj na obudowę. Tutaj tak nasmarowałem, bo tutaj ten frez się też kręci, dodałem, żeby miał. I tam do środka, i tutaj. No i teraz to skręcamy. Taka mała podpowiedź, bo tutaj jest ten bolec, nie? Z tego docisku. I tutaj on musi wejść w to miejsce. Więc to musi być to. Takie coś musi być w lewym górnym rogu, żeby to dobrze założyć. O. Ops. No i teraz to skręcamy na śrubki, pamiętajcie, po przekątnej. I dokręcamy mocno, ale z wyczuciem. No i to w sumie na tyle z serwisu takiego rozdrabniacza. Nic skomplikowanego, każdy sobie poradzi. Jeszcze jedyne co, to możemy go właśnie oczyścić z takich rzeczy. Co ja to zaraz zrobię. I możemy go również umyć. No, także ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Oraz jeżeli film się spodobał i pomogłem właśnie w takim serwisie, jak zrobić taki serwis takiego rozdrabniacza, subskrybowania kanału. Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, trzymajcie się, cześć! O, patrzcie, jakie ładne. Można to sobie podsypać pod jakieś drzewka. Mamy naturalny nawóz.